Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj jestem na łowisku z dużą ilością jęsiotrów i mam nadzieję, że dobiorę się do nich. No, trzymajcie kciuki, bo dopiero zaczynam moje wędkowanie z jęsiotrami dzisiaj. Muszę troszkę odskoczyć od spinningu i pobawić się z pięknym prehistorycznym zwierzęciem. Trzymajcie kciuki, pozdrawiam. Ciepło się zrobiło. Z reguły właśnie brania jeziotrów są takie, to są takie naciągania zestawu i cofnięcie. Jak je cofnie, to praktycznie już siedzi. Cóż mogę powiedzieć? Wykonanie zadania w 100%. Zobaczcie, jaki ryj to jest. Pięknie, pięknie. No dobra, plan wykonany, jesiotr na macie, wypuszczony pięknie, odpłynął. No, miałem sporo brań, powiem wam jak to się stało, że w ogóle udało się go wyholować, bo to nie było takie proste. Miałem przypon z dosyć długim włosem i niestety dzisiaj przez to miałem bardzo dużo spinek. Skróciłem włos, bardzo blisko haka. Pierwszy rzut, od razu branie i pięknie wpięty w dolną wargę. I udało się z kolejnym prehistorycznym zbójem. Koniec, największy, piękna mordka, zupełnie inny niż tamte, piękna ryba. No i pora kończyć dzisiejsze łowienie. Dzień bardzo udany, kilka jesiotrów, parę spinek też przy okazji, ale plan jak najbardziej wykonany i myślę sobie, że można spokojnie wracać do domu. Chillaucik, kąpiele z jesiotrami, rewelacja, łowisko pod silosami, super atmosfera, super właściciele, bardzo wam dziękuję tutaj za gościnę. I do następnego, kochani. Czołem!